Cześć, dzień dobry. Nazywam się Marta Florkiewicz-Borkowska i pracuję w szkole podstawowej w Pielgrzymowicach. Cześć, nazywam się Weronika Kandurska i pracuję w szkole podstawowej w Podmokłach Małych. Od kilku lat realizuję z uczniami projekt Pożeracze Smutku, w ramach którego szyjemy takie kolorowe poduszkostwory. Miesiąc temu wspólnie z Weroniką i innymi nauczycielami miałyśmy okazję uczestniczyć w ogólnopolskiej akcji szycia emotkowych pożeraczy smutków. Tak, szyliśmy emotki dla dzieci z hospicjum we Wrocławiu we współpracy ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog i firmą Amazon. Ta akcja pokazała nam, że nie ma rzeczy niemożliwych, że można nawet online szyć i wspólnie w tych trudnych czasach możemy zrobić wiele dobra. Dlatego postanowiłyśmy z Weroniką zrealizować ogólnopolski projekt eTwinning dotyczący szycia. Na pewno gdzieś w pobliżu Waszej szkoły jest dom pomocy społecznej, dom seniora czy dom dziecka. Te osoby obecnie są dużo bardziej samotne niż zwykle. Dlatego my możemy zrobić im prezent. W ramach naszego projektu będziemy szyć emotkowe pożeracze smutków, które trafią właśnie do wybranego przez Was miejsca. Serdecznie Was zapraszamy do udziału. Zapraszamy!